co jest lepsze, proof of work czy proof of stake? Dowód pracy, czy też może wkład kapitału? Elon Musk właśnie ogłosił, że wyciąga swój wkład kapitału w Bitcoina. Wyciąga 75% z tego wkładu z sieci Bitcoin, tak to sobie nazwijmy. No i jest to no, prawie miliard dolarów. Jest to zdecydowana większość tego, co Elon Musk włożył. On był tutaj dużym graczem tego bull marketu. Niektórzy powiedzieliby, że głównym graczem tego bull marketu. No i czy to oznacza, że Bitcoin w niniejszym się zacznie kończyć, zacznie się zwijać? Bardzo dobre pytanie. To mnie troszeczkę natchnęło do przemyśleń właśnie proof of work czy proof of stake, chociaż nie jest to do końca związane. Bitcoin jest siecią proof of work, dowodu pracy. Co to oznacza? O tym powiemy w dzisiejszym filmie. Wydaje mi się, że jednak Bitcoin też ma pewne elementy proof of stake, czyli takiego dowodu stake'u, dowodu włożonego kapitału. W taki sposób nie bezpośredni ma te charakterystyki. No więc dla mnie Bitcoin to jest sieć, która jest zabezpieczona zarówno przez proof of work oraz w pewnym sensie przez proof of stake. Oczywiście sieci typu proof of stake mają też pewnego rodzaju przewaga ich i charakterystyki, których Bitcoin nie będzie miał. No więc co jest lepsze? Proof of work czy proof of stake? Swoją drogą, no to może dla biegaczy proof of work, bieganie, ciężka praca, wysiłek, trening, proof of stake, no obkupienie się jakimś sprzętem, jakieś sztuczne, że tak powiem, zasilanie się, jakieś sterydy, jakieś inne rzeczy, też teoretycznie można zbudować formę, czy to biegową, czy to gdzieś tam taką na siłowni, można, że tak powiem, na sterydach, albo po prostu ciężką pracą, przewalając ciężary. Proof of work czy proof of stake, myślę, że w życiu też właśnie można znaleźć sobie analogię. No i czy jest jakaś skuteczna metoda, która z nich jest lepsza? W trakcie jakiegoś tutaj treningu biegowego zapraszam. Bitcoin, proof of work, proof of stake, może trochę komentarza do tego, co nam tutaj ten Elon zrobił. Zapraszam. Jeszcze, że to, co tutaj omawiam, to nie jest porada inwestycyjna. Ja się nie zajmuję doradcą inwestycyjnym tym, czy coś urośnie, czy spadnie, czy coś warto kupić, czy nie warto, czy może warto sprzedać. Są osoby, które takimi rzeczami się zajmują, ale to nie ja. Ja tutaj omawiam technologię, przypadki wykorzystania, moje jakieś luźno filozoficzne przemyślenia na temat tego, dokąd to wszystko zmierza. No i to jest temat tego kanału. Jeżeli takie rzeczy was interesują, no to oczywiście witam serdecznie, zapraszam. Jeżeli przyszliście po porady inwestycyjne, no to muszę was rozczarować. Tutaj ich nie ma. Jeżeli inwestujecie jakiś kapitał, no to robicie to na własną odpowiedzialność, róbcie to z głową. Rynek wywija różne niespodziewane numery. Elon, zobaczcie, gwiazda bull marketu teraz powiedział do widzenia. I czy to będzie już oznaczało dalsze spadki, zobaczymy. Tak naprawdę nikt tego nie wie. Myślę, że niewielu też się spodziewało takiego ruchu. No więc stracić tutaj można pieniądze łatwo na skutek waszych błędnych decyzji innych, haków i tak dalej. Więc zachowajcie ostrożne, nie inwestujcie, więcej się możecie stracić. Natomiast warto swój proof of work włożyć, warto pójść na dwór, no i trochę sobie być może potrenować w ten czy w inny sposób. Trening ogólnie jest ważny, tak samo ten trening w krypto jest też ważny, no więc każdy sobie jakoś trenuje. No i mam nadzieję, że wasz proof of work
też wkładacie nie tylko proof of stake. Do tego mogę też zachęcić, żeby jeżeli już tu inwestujecie jakieś środki, no to takie, które możecie stracić, bo jednak można stracić, czyli na przykład można się pozbyć jakichś złych nawyków, wywalić jakieś szkodliwe żarcie, toksyczne żarcie, jakieś Coca-Cola, frytki, chipsy i tak dalej, no i za zaoszczędzone 50-100 zł właśnie pobawić się, nauczyć się czegoś. Jeżeli stracicie te środki, no to zyskacie na zdrowiu, więc netto będzie to dla Was bardzo pozytywne. Dobra, żeby nie przedłużać, zapraszam dowód pracy, który właśnie tu staram się wkładać, czy dowód, no nie wiem, kapitału, tak to chyba wolę nazywać, stake, co to znaczy. Jedziemy z odcinkiem. W sieci Bitcoina, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, no to mamy takich graczy jak górnicy i węzły. No to są, powiedzmy, ci główni gracze odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci. Miałem kiedyś taki film, może muszę go jeszcze raz nagrać w jakiejś może krótszej formie, bardziej obrazowej, jak cykl życia transakcji na sieci Bitcoin. I tam z grubsza pokazywałem, jaką rolę odgrywają w tym wszystkim węzły, górnicy i jak ta transakcja, do momentu, gdy ją popełniamy, do momentu, gdy finalnie trafia na blockchain, jaki to sobie ma cykl życia. No i właśnie można powiedzieć, że proof of work, no to jest mechanizm zabezpieczania sieci, który sprawia, że te transakcje, które są dokonywane na sieci, te aktywa, które leżą na sieci Bitcoin, że one są bezpieczne. No i robią to właśnie i górnicy z jednej strony, z drugiej strony ci, którzy mają pełne węzły. W dużym uproszczeniu, bo nie chcę tutaj tego filmu całego streszczać, można powiedzieć, że nasze transakcje są poprzez węzły, że tak powiem, rutowane po sieci, propagowane po sieci, tak by sieć miała dokładnie, wszystkie węzły miały dokładnie tą samą informację na temat stanu sieci, stanu kont. No i to robią węzły. Górnicy z kolei pakują te transakcje do bloków. Oni tam wkładają właśnie ten hash power, o którym mówiłem w ostatnim filmie. Popełniłem taki film o innowacjach na Bitcoinie. 93 minuty, dosyć długi, ale no tam postarałem się różne projekty zebrać, które od początku istnienia Bitcoina próbowały go w jakiś sposób rozszerzyć. No ale właśnie ci nasi górnicy, ich tam też omawiałem, mówiąc o tym, że ta baza Bitcoina troszeczkę nam uległa uszczerbkowi, bo ci górnicy wkładają ten sprzęt, ASIC-i, bardzo mocny sprzęt obliczeniowy do tego, by właśnie wykonać najpierw taki proof of work, czyli dokonać masę obliczeń, nazwijmy to, matematycznych, próbując rozwiązać takie matematyczne puzzle. No i ten, kto pierwszy rozwiąże taką matematyczną zagadkę, jest uprzywilejowany do tego, że to on jest producentem bloków. On wyprodukował blok, czyli po spakowaniu tych naszych transakcji do bloku sobie przypieczętował ten blok swoją pieczątką, podał tam swój adres, na który uprzejmie prosi o przelanie nagrody. No i z racji, że on był tym zwycięzcą, no to dostaje nagrodę na swoje konto. Ta nagroda na tę chwilę to jest 6,25 bitcoina. No i o to walczą ci górnicy. Oni wykonują ten dowód pracy, ten proof of work. Następnie te bloki są również przez węzły propagowane do całej sieci. Węzły to rozsyłają, tak by znowu cała sieć wiedziała dokładnie, na czym stoimy. Węzły z kolei robią to troszeczkę, no w zasadzie pro publico bono. Oni nie mają z tego żadnej nagrody, chociaż były tam jakieś zgłoszenia improvement proposali do Bitcoina, by górników, by węzły też jakoś wynagradzać. Na tą chwilę nie. Na tą chwilę węzły muszą sobie znaleźć jakieś swoje powody, czy dlaczego to robią, czy to natury egzystencjonalnej, filantropijnej, może ideologicznej, a może mają jakieś biznesy najczęściej, które po prostu sprawiają, że taki węzeł chcą mieć, albo mają dużo swoich bitcoinów, chcą mieć węzeł, by móc weryfikować transakcje. Na węźle leży cała
historia transakcji, cała księga Bitcoina na każdym węźle. No więc te węzły oczywiście też zabezpieczają bardzo mocno tą sieć. Tych węzłów jest 15 tysięcy z kawałkiem na tę chwilę, takich pełnych węzłów, przynajmniej tych, o których wiemy, więc też jest ich całkiem sporo. Górnicy z kolei ich moc tam włożoną w te przeliczenia, w te rozwiązywanie tych zagadek liczymy w haszach. Teraz jest to gigantyczna ilość, 185 egzahaszy. Spadło to od swoich szczytów. Było to tam 230, zdaje się, egzahaszy, więc część górników się wycofuje. No i teraz to są tacy dwaj główni gracze, którzy dbają o bezpieczeństwo sieci. Oczywiście oni dbają, każdy z nich ma jakby jakiś tam interes w tym wszystkim. Górnicy przede wszystkim chcą zarabiać te swoje bitcoiny. Węzły mają swoje biznesy, najczęściej chcą, mają też bitcoiny zapewne, chcą, by ten bitcoin rósł. No więc można powiedzieć, że my jako społeczność, jako hodlerzy, jako użytkownicy tej sieci też poprzez to, że trzymamy bitcoina albo go używamy być może w jakiejś nieznacznej, ale jednak ilości aplikacji, która jest, też się przyczyniamy do wartości tej sieci, więc mamy swój malutki proof of stake, ale malutki powiedziałbym raczej, znaczy nie wiem, może ktoś ma tu bardzo duży, ale raczej jest to w większości przypadków znikomy udział. No więc w tym zakresie Bitcoin też ma swój proof of stake. Włożony kapitał też pomaga tej sieci w tym bezpieczeństwie, no bo oczywiście im większa wartość sieci, im większa wartość Bitcoina, tym więcej osób chce uczestniczyć, tym też więcej biznesów się buduje, tym więcej górnicy chcą walczyć o te bitcoiny i tak dalej. Więc to jest wszystko taki mechanizm naczyń połączonych tutaj. No i dotychczas od narodzin bitcoina przez tych ostatnich 13 lat działa to dobrze. Sieć nie została nigdy zhakowana, no więc można powiedzieć, że proof of work działa dobrze. Proof of work oczywiście ma swoje wady, bo te bloki, o których wspomniałem, te bloki, te pudełka, w których są te transakcje nasze pakowane, one są 10-minutowe, one mają swoją ograniczoną pojemność. No więc stąd Bitcoin będzie siecią wolną, no bo najczęściej jest kilka tych bloków niezbędnych, zanim transakcje się potwierdzą, no bo nasza transakcja trafia do jakiegoś bloku o numerze 10 na przykład, no to każdy kolejny blok niejako by zasypuje ten nasz blok numer 10, więc po wykonaniu bloku numer 11, po wykonaniu bloku numer 12, wszystko co jest w bloku numer 10, wszystkie transakcje, które tam są, są bardziej pewne, bardziej nieodwracalne. No więc z każdym kolejnym blokiem nasze transakcje, które wykonaliśmy w poprzednich blokach, są bezpieczniejsze. Można powiedzieć, że są potwierdzone dopiero po kilku blokach, no bo jednak czasami sieć jakby ulega, że tak powiem, takim autoforkom. Czasami przez chwilę są dwa równoległe jakby odnogi sieci, ale nie będziemy w to wchodzić, żeby nie zaciemniać obrazka. No w każdym razie Bitcoin jest siecią wolną, bo ma te 10-minutowe bloki, bo z kolei też jest tak, że musimy takich bloków wykonać, musi się ich przeprocesować więcej. Tutaj też ktoś proof of work swoje wykonuje. Więc proof of work. No i teraz oczywiście jest to też sieć relatywnie droga, no bo trzeba, że tak powiem, ulec w pewnym sensie, czy może nie ulec, ale no, opłacić koszty tych naszych transakcji. Im tych transakcji jest więcej, no to oczywiście ci górnicy będą podnosić swoje stawki i no, nasza transakcja może potrzebować więcej czasu, zanim zostanie zatwierdzona, albo po prostu musimy zapłacić za tą transakcję więcej. Więc proof of work też nie jest idealny. Natomiast proof of work, no to zauważmy, jest tak jak na treningu biegowym, dowód ciężkiej pracy. To jest jednak, żeby zbudować jakiś centrum do, jakby, nie wiem, no nazwijmy centrum, jakiś data center do zabezpieczania sieci Bitcoin, potrzebny jest oczywiście też kapitał, potrzebny jest sprzęt, potrzebny jest czas, potrzebni są ludzie, którzy będą się tym wszystkim opiekować.
potrzebna jest wiedza. No więc jest to kupa roboty, żeby mieć, powiedzmy, już tu chwilę przerwy, bo znowu jakieś roboty. Więc jest to kupa pracy do tego, żeby no, móc jakoś skutecznie uczestniczyć w tym mechanizmie Proof of Work i w rezultacie zdobywać tą nagrodę. No i teraz to czyni tą sieć jednak w moim mniemaniu bezpieczną, ponieważ przyciąga graczy, którzy są tutaj na dłużej, to znaczy przyciąga graczy, którzy chcą ponieść ten wysiłek, chcą włożyć i ten kapitał na zakup sprzętu i zmagać się z logistyką sprzętu, z upgrade'em tego sprzętu, prowadzić jakieś data centers, studzić ten sprzęt i tak dalej, bo podążać za jakimiś zmianami na sieci, tego nie można zostawić samemu, sprzęt też się psuje, trzeba go wymieniać, więc no, jeżeli sieć Bitcoin zabezpieczamy Proof of Work, dowodem ciężkiej pracy, no to powinna ona, że tak powiem, nie zwinąć się tak szybko. Natomiast jednak w pewnych okolicznościach może się jakby wydarzyć tak, że ci górnicy będą rezygnować i obniżać się będzie bezpieczeństwo sieci. W tej chwili taki delikatny spadek widzimy w tym Proof of Work. Natomiast Bitcoin jako sieć Proof of Work ma też aspekty Proof of Stake. W sieciach Proof of Stake, no powiedzmy, mamy węzeł, do tego węzła ktoś wkłada swój kapitał, no i zwykle my też możemy oddelegować nasz kapitał, jeżeli nie mamy wymaganego progu minimalnego do tego, by prowadzić węzeł, jeżeli nie chcemy prowadzić węzła, bo nie mamy umiejętności sprzętu i tak dalej, to zwykle są te węzły spinające, do których my możemy oddelegować nasze środki. No i też te nasze środki mogą pomagać temu węzłowi no, potwierdzać transakcje, no bo też w sieciach Proof of Stake prowadzimy węzeł po to, by te transakcje móc potwierdzać. Czyli ten węzeł, nasz kapitał za tym stojący, no to jest jakby nasz dowód wkładu, dowód tego, że jesteśmy poważnymi graczami. No i to, że włożyliśmy jakiś kapitał do sieci, otworzyliśmy ten węzeł, mamy również możliwość potwierdzania transakcji, produkowania bloków w ten czy w inny sposób, również w zamian za nagrody. Ale w sieciach Proof of Stake nie ma tego aspektu górnika, który musi mieć super potężny sprzęt, drogi sprzęt, który to jest jakby też specjalizowany, jest niewiele firm, które go produkuje na świecie i który to no w rezultacie sprawia, że rozwiązujemy te zagadki matematyczne, zanim jesteśmy dopuszczeni do produkcji bloku, więc w sieciach Proof of Stake przez to, że nie ma tego mechanizmu rozwiązywania matematycznych zagadek, no to one będą wymagały mniejszego kapitału, by taki węzeł prowadzić, mniejszych umiejętności też najczęściej, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, chociaż nie zawsze. Ten czas potrzebny do wyprodukowania bloku może być dużo krótszy, bo odchodzi nam czas związany z rozwiązywaniem zagadek, a to jest gro czasu w sieci Bitcoin, bo też ona tak została zaprojektowana, by te zagadki trwały właśnie tak długo jak około 10 minut. Sieć będzie dostosowywać trudność tych zagadek, jeżeli będzie zbyt wiele osób konkurujących o rozwiązanie tych zagadek. W sieciach Proof of Stake natomiast tego nie ma. W sieciach Proof of Stake mamy tylko i wyłącznie węzeł, który ma jakiś kapitał, za nim stoi więcej jeszcze kapitału, bo na przykład my go zdelegowaliśmy, no i w zamian za to ten węzeł może też produkować bloki, brać za to nagrody i dzieli się również na tych mniejszych graczy, którzy zdelegowali do tego węzła. No i w tym zakresie jest to trochę mniej bezpieczne, jak mi się wydaje, no bo w dużej mierze decyduje tu kapitał. W dużej mierze ten, kto ma dużo kapitału, może otworzyć węzeł, w rezultacie będzie częściej wygrywał te bloki, no bo też zwykle w tych sieciach będzie tak, że im większy kapitał w węźle, tym mamy większą szansę wygrać blok, no ale równie szybko może zamknąć taki węzeł, jeżeli będzie chciał się wycofać z tego biznesu. To też w każdej sieci będzie działał różnie, mamy mechanizmy slashingu za różne właśnie
albo niezgodne z procedurą, albo tak naprawdę nieuczciwe zachowania. Prowadzący węzły mogą tracić część bądź cały ten kapitał, więc tutaj jest też więcej niuansów i zdecydowanie nie, moim celem tego filmu nie jest powiedzenie, że proof of stake jest zły. Są sieci, które próbują to w taki czy inny sposób zaimplementować i czas naprawdę pokaże, czy proof of work, czy proof of stake, a może w ogóle jeszcze coś innego świat wymyśli, no bo przecież ta technologia ma kilkanaście lat i zobaczcie, ile tutaj się dzieje. No więc nie oceniam, które jest lepsze, które jest gorsze. Wydaje mi się, że sieci proof of stake dużo szybciej mogą, że tak powiem, z jednej strony ewoluować, zmieniać się, ale też zwinąć się na skutek tego, że ten kapitał początkowo włożony zostanie wyciągnięty. Przy sieciach proof of work, tam gdzie jest dowód pracy, zostały zbudowane te muskuły, te serwerownie, ten cała ekipa do obsługi tego, ta wiedza, no to jednak będzie to bardziej odporne na to, żeby taki biznes się zamykał. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o zamykanie się biznesu. Chodzi o to, że jednak zobaczcie, ileś ten proof of work, czyli to wykonanie tego miningu, wykonanie tych skomplikowanych operacji matematycznych, spala również bardzo duże ilości prądu, stwarza potrzebę tego, że my gdzieś skąd ten sprzęt musimy wziąć, musimy dbać o upgrade'y tego sprzętu, pojawiają się co jakiś czas nowe maszyny, musimy to wszystko optymalizować, by to nam wszystko działało optymalnie, więc całościowo wysiłek, który musimy włożyć w utrzymanie biznesu proof of work, w utrzymanie biznesu miningowego jest dużo większy niż to, co musimy włożyć zazwyczaj w sieć typu proof of stake, więc no, będzie to przyciągać raczej graczy bardzo mocno skupionych long term. Raczej nikt tutaj nie wchodzi na chwilę, by za chwilę przeskoczyć do innej sieci. Raczej są to osoby, instytucje, organizacje, firmy, które wchodzą w to na dłużej. No i owszem, one też mogą się zawinąć, upaść, bo no, na przykład cena Bitcoina spada, no i na skutek tego no, być może ich biznes model nie jest przewidziany na to, by kopać Bitcoina przy dużo niższych kosztach, no bo teraz jeżeli Bitcoin kosztuje 60 tysięcy dolarów czy 70 tysięcy dolarów, no to nagroda dla tych górników jest większa, bo ona jest przeliczana, ona jest w Bitcoinach podawana, a przy cenie Bitcoina 20 tysięcy dolarów jest oczywiście mniejsza, więc nie wszystkim się to będzie opłacało, więc też się będą czasami zawijać, ale jednak wydaje mi się, że dużo bardziej będą kombinować, co tu zrobić, żeby jednak zostać w tym biznesie. Dużo bardziej przyciąga to poważny gracz takich long-termowych. No i dojdę jeszcze do tego, że Bitcoin ma ten swój aspekt proof of stake. Taki Elon Musk miał swój stake w sieci Bitcoin, zastakeował tam, ile on tych Bitcoinów kupił? Kilkadziesiąt tysięcy ich kupił. W tej chwili wyciągnął 75% tego swojego wkładu, więc wyciągnął ten wkład. Wyciągając wkład, oczywiście sprzedał zapewne te bitcoiny w taki czy w inny sposób, więc on sprzedając obniżył wartość tej sieci. Już takim kapitałem pewnie mógł obniżyć wartość sieci. Też zapewne podburzył zaufanie, zburzył zaufanie wielu osób, które patrzyły, Elon wchodzi, to ja też, już przecież jak Elon wchodzi, Tesla wchodzi, oczywiście chodzi o Teslę bardziej niż o samego Elona, to na pewno to jest coś dobrego, a teraz jak Elon wychodzi, na pewno już jest koniec świata, na pewno już jest masakra, więc Elon tutaj jest też, czy każdy, kto wkłada swój stake i jest powiedzmy z tym, upublicznia się z tym, mówi, że ma swój skin the game w Bitcoinie, no to daje nie tylko ten kapitał, ale daje też w pewnym sensie zaufanie, no i daje wartość Bitcoinowi, jeżeli go hodluje, no to powiedzmy poprzez hodl też tych Bitcoinów w cyrkulacji jest mniej, więc teoretycznie podnosi nam to wartość sieci. No więc teraz, gdy ktoś wyciąga swój stake, zwłaszcza duży gracz wyciąga swój stake z sieci Bitcoin, może to być również ze szkodą dla sieci w jakiejś tam perspektywie czasu, ale nie jest to ten jedyny czynnik. Zauważcie, że sieć ciągle działa. W zasadzie dowiedzieliśmy się o tym po fakcie, że Elon te bitcoiny swoje wyciągnął.
Być może jakaś masakra na rynku się wydarzy teraz. Być może news się musi rozpropagować i za chwilę będziemy mieć kolejne bardzo duże fale spadkowe. Nie wiem, nie jest to porada inwestycyjna, ja tego nie wiem, ale mogę sobie wyobrazić taki scenariusz również. No więc ciężko jest powiedzieć, że Bitcoin nie ma takich mechanizmów związanych z dowodem wkładu kapitału, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci, też ma. Natomiast ma to w dużo mniejszym zakresie niż sieci typu Proof of Stake. Gdyby Elon na przykład był operatorem węzła albo miał swój stake w sieci Proof of Stake i byłby ten miliard dolarów, przykładowo wyciągnąłby ten miliard dolarów, no to impact na sieć Proof of Stake moim zdaniem byłby po takiej akcji dużo większy. Ale to są już spekulacje, na tym kanale się spekulacjami nie zajmujemy. Na pewno co mogę powiedzieć z doświadczenia biegowego, z doświadczenia, w którym wkładamy pracę, w którym wkładamy wysiłek w trening, no to ten trening procentuje bardziej niż włożenie kapitału w ten trening. Oczywiście też trzeba włożyć kapitał, żeby mieć sprzęt, żeby robić maintenance tego sprzętu. Mi się na przykład zepsuł zegarek, no musiałem jakby zainwestować w jakiś nowy zegarek, więc też jest potrzebny jakiś kapitał w nasze ubrania, w buty się ścierają, jakieś tam plecaki biegowe, jakieś rzeczy na start, jakieś odżywki i tak dalej, czołówki, więc kapitał też jest potrzebny, ale jednak gro tego, co robimy przy treningu, no to jest proof of work, dowód ciężkiej pracy, pot i no dużo wysiłku. I liczymy oczywiście, że w momentach, kiedy przyjdzie nam się zmierzyć z tym wyzwaniem, z jakimś kryzysem, z jakimś bardzo obciążającym startem, no to ten nasz dowód ciężkiej pracy, ten nasz proof of work się zwróci. No i zobaczymy. To będzie oczywiście dla mnie jakiś tam test też w sierpniu. Czy mój proof of work, który wkładałem przez ostatnie miesiące, był wystarczający. Oczywiście proof of stake też muszę włożyć no, w te treningi, właśnie w jakieś tutaj zegarki, w jakieś kijki, w jakieś buty, w jakiś przelot, w hotel i tak dalej, więc kapitał też jest potrzebny, no ale jakby kapitałem formy nie zbuduję, formę zbuduję poprzez proof of work. No i wydaje mi się, że to chyba jest taka najprostsza analogia do tego, czym różni się Bitcoin od sieci Proof of Stake. W Bitcoinie wkładamy bardzo dużo wysiłku, pracy, sprzętu, ale przede wszystkim no, takiego naszego długoterminowego przywiązania do tej sieci. Oczywiście wkładamy też kapitał. No i to jest, powiedziałbym, dużo większe, że tak powiem, ten nasz wkład czy inwestycja jest bardziej długofalowa niż w sieciach Proof of Stake, gdzie ona jest krótsza. W sieciach Proof of Stake oczywiście też wkładamy sprzęt, ale te proporcje są tutaj 80-20 przy sieci Bitcoina. To jest jednak Proof of Work, powiedziałbym, to dowód na ciężkiej pracy 80-20, to jest kapitał. Przy jak Proof of Stake jest ta proporcja pi razy oko odwrócona. Co jest lepsze? Czas pokaże. Sieci Proof of Stake mają swoje ewidentne atuty nad sieciami Proof of Work. Można je szybciej zbudować, można szybciej przeprocesować transakcje. Te transakcje mogą być dużo tańsze. Te transakcje finalizują się dużo szybciej. Te sieci są odporne na forki najczęściej, co u Bitcoina się zdarza. No więc to też jest jakiś tam mechanizm, który sprawia, że przyciągają być może więcej uwagi, więcej zaufania, więcej kapitału. W rezultacie może też budują więcej bezpieczeństwa. Znowu, za krótko istnieje tutaj sieć Proof of Stake jakakolwiek, by to ocenić. Sieć Proof of Work jakakolwiek też istnieje za krótko, bo jednak co to jest kilkanaście lat. I być może w ogóle model docelowy jest zupełnie inny. Być może świat wymyśli coś zupełnie innego do zabezpieczenia sieci zdecentralizowanych. Coś, czego tu w ogóle nie dotknąłem, ale będę to rozwijał w kolejnych filmach, jak to wszystko wpływa na decentralizację właśnie, bo to jest ważne. I o tej decentralizacji najczęściej ostatnio zapominamy. Ona w zasadzie, mam wrażenie, staje się
no taką troszeczkę mrzonką, fikcją, jakąkolwiek byśmy tu nie wzięli sieć już, czy to jest Bitcoin, czy to jest Ethereum, czy to są dowolne sieci Proof of Stake. Gdy pojawia się kapitał, gdy pojawia się możliwość pomnażania go, pojawiają się gracze, którzy chcą tego mieć jak najwięcej, no i zaczyna się zakrzywianie tej decentralizacji w stronę centralizacji, ale to już jest temat na zupełnie osobny odcinek, na pewno do tego wrócę. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat Proof of Work czy Proof of Stake, co ma więcej przyszłości, jakie macie tutaj przemyślenia. No ale przede wszystkim, jeżeli dotrwaliście do końca tego wideo, no to gratuluję, teraz pora wyłączyć je, no i pójść złożyć Wasz dowód pracy gdzieś tam najlepiej na łonie natury. Czy to będzie bieganko, czy to będzie rower, czy to będzie pływanie, czy to będzie po prostu spacer. Każdy dowód pracy na pewno Wam zaprocentuje. Udanego dnia, do usłyszenia wkrótce, pozdrawiam.